W ciągu ostatnich stuleci naukowcy z różnych części świata podejmowali próby przekraczania granic natury w imię postępu. Część z tych badań skupiła się na krzyżowaniu gatunków, co niejednokrotnie prowadziło do nieprzewidzianych i budzących grozę rezultatów. Eksperymenty te, choć miały przynieść przełomowe odkrycia, często kończyły się kontrowersjami i tragicznymi konsekwencjami. Eksperymenty Mengele w Auschwitz to jeden z najbardziej przerażających rozdziałów w historii medycyny. Józef Mengele, znany jako anioł śmierci, był lekarzem, który w obozie Auschwitz-Birkenau przeprowadzał brutalne i nieludzkie eksperymenty, głównie na bliźniętach. Jego celem było odkrycie tajemnic dziedziczenia, co miało służyć ideologii nazistowskiej, zakładającej stworzenie doskonałej rasy aryjskiej. W swoich eksperymentach Mengele korzystał z pseudonaukowych metod, które były bardziej torturą niż badaniami naukowymi. Wierzył, że badania na bliźniętach pozwolą mu zrozumieć, jak dziedziczą się cechy genetyczne i w jaki sposób można je kontrolować, aby stworzyć pożądane, czyste, genetycznie osoby. Mengele przywiązywał szczególną uwagę do bliźniąt, gdyż wierzył, że są one kluczem do odkrycia genetycznych tajemnic. Z ładunków przybywających do Auschwitz wybierał bliźnięta, często dzieci, które odseparowywano od rodzin i umieszczano w specjalnych barakach. W Auschwitz było około 3000 bliźniąt, z czego tylko około 200 przeżyło wojnę. Codziennie pod nadzorem Mengele bliźnięta były poddawane rozmaitym badaniom, w tym transfuzjom krwi, testom wytrzymałości na choroby oraz zastrzykom z nieznanych substancji. Często badał różnice fizyczne między bliźniętami, próbując odkryć, jak różne czynniki, w tym środowisko, mogą wpływać na dziedziczenie cech. Jednym z bardziej przerażających aspektów eksperymentów Mengele były operacje bez znieczulenia. Bliźnięta były często operowane jednocześnie, a lekarze porównywali, jak ich organizmy reagują na te same procedury. Mengele przeprowadzał także makabryczne eksperymenty, takie jak próby zmiany koloru oczu przez wstrzykiwanie barwników bezpośrednio w gałki oczne, co często kończyło się ślepotą. Szczególnie brutalnym eksperymentem było zszywanie ciał bliźniąt w celu stworzenia sztucznych bliźniąt syjamskich. Dzieci, choć poddawane okrutnym badaniom, nie zawsze były świadome grozy sytuacji. Mengele często traktował je z pozorną życzliwością, dawał im słodycze i zabawki, co sprawiało, że niektóre z nich nazywały go wujkiem. Mimo to, jego eksperymenty były wyniszczające fizycznie i psychicznie. Wiele z dzieci zmarło na skutek infekcji, wycieńczenia lub bezpośrednich skutków eksperymentów. Eksperymenty te, realizowane pod płaszczykiem nauki, w rzeczywistości były brutalnymi aktami pseudomedycznej tortury. Ich celem było realizowanie idei eugeniki, która miała wspierać budowę czystej rasy aryjskiej, co było centralnym elementem polityki nazistowskiej. Mengele nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Po wojnie udało mu się uciec do Ameryki Południowej, gdzie żył do śmierci w 1979 roku. Krzyżowanie ludzi i zwierząt. To jedno z najbardziej kontrowersyjnych i niepokojących badań genetycznych, które wzbudza ogromne obawy etyczne. Naukowcy od dawna interesowali się możliwością stworzenia hybryd czyli organizmów, które łączą cechy człowieka i zwierzęcia. Chociaż wiele z tych eksperymentów miało na celu ratowanie życia lub rozwój medycyny, granice etyczne były często przekraczane. Część z tych badań miała na celu zrozumienie funkcjonowania ludzkich komórek, a także rozwój medycyny regeneracyjnej. Jednak wynikające z nich implikacje moralne i potencjalne konsekwencje dla przyszłości ludzkości budzą ogromne kontrowersje. Jednym z najwcześniejszych i najbardziej szokujących przykładów prób stworzenia hybrydy między człowiekiem a zwierzęciem były badania Ilii Iwanowa, radzieckiego biologa, który w latach XX-XX 20 -20 wieku próbował stworzyć hybrydę człowieka i szympansa, znaną jako humanzii. Iwanow zapłodnił szympansicę ludzkim nasieniem. Mając nadzieję na stworzenie nowego gatunku, który miałby cechy obu tych organizmów. Eksperymenty zakończyły się niepowodzeniem, ale same próby wzbudziły falę krytyki i potępienia ze strony naukowców oraz opinii publicznej. Podobne badania miały miejsce w Chinach w latach 60. XX wieku. Naukowcy twierdzą, że zbliżyli się do stworzenia hybrydy człowieka i szympansa, jednak ich prace zostały przerwane przez rewolucję kulturalną, która zniszczyła laboratoria i zakończyła projekt. Twórcy eksperymentu byli przekonani, że gdyby projekt nie został przerwany, mogliby stworzyć organizm będący mieszanką obu gatunków, zdolny do wyższych form komunikacji, a nawet wykonywania prostych prac fizycznych. Współczesne eksperymenty nad krzyżowaniem ludzi i zwierząt koncentrują się głównie na tworzeniu tzw. chimer, czyli organizmów, które posiadają komórki ludzkie i zwierzęce. Najczęściej badania te dotyczą wprowadzania ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierząt, takich jak świnie, owce czy myszy, w celu hodowli ludzkich organów do przeszczepów. Jednym z głównych celów takich badań jest zrozumienie, w jaki sposób można hodować ludzkie organy w ciałach zwierząt. Co mogłoby potencjalnie rozwiązać problem niedoboru organów do przeszczepów? W 2017 roku naukowcy w Stanach Zjednoczonych ogłosili, że udało im się stworzyć pierwsze zarodki świni, które zawierały ludzkie komórki. Badania te są jednak kontrowersyjne, ponieważ otwierają drzwi do możliwości stworzenia organizmów, które byłyby częściowo ludźmi, a częściowo zwierzętami. Ustalono, że chimeryczne organizmy nie mogą rozwijać się dłużej niż przez 28 dni. Po czym są niszczone. Jednak już sam fakt, że badania posunęły się tak daleko, budzi poważne pytania o przyszłość takich eksperymentów. Innym szokującym przykładem są badania prowadzone w Majo Clinic w USA, gdzie naukowcy wstrzyknęli ludzkie komórki macierzyste do płodów świń. Powstałe w ten sposób organizmy miały ludzkie komórki wewnątrz swoich ciał, co oznaczało, że pewne organy i tkanki tych zwierząt były mieszanką ludzkiego i świńskiego DNA. Celem tych badań było zbadanie, jak komórki ludzkie mogą rozwijać się w organizmach zwierząt i czy takie podejście mogłoby prowadzić do hodowli organów, które byłyby odpowiednie do przeszczepów dla ludzi. Zwierzęta z ludzkimi organami to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i nowatorskich kierunków badań biomedycznych, który ma na celu stworzenie organów do przeszczepów poprzez hodowanie ich w ciałach zwierząt. Naukowcy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Zaczęli eksperymentować z wprowadzaniem ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierząt, takich jak świnie czy owce, w nadziei, że uda się wyhodować ludzkie organy, które mogłyby być wykorzystywane do transplantacji. Celem tych badań jest rozwiązanie problemu niedoboru organów do przeszczepów. Jednak podejście to budzi poważne kontrowersje etyczne. Jednym z głównych naukowców zajmujących się tymi badaniami jest Hiromitsu Nakauchi który w 2017 roku przeprowadził pionierskie eksperymenty nad chimerami organizmami, które zawierają komórki zarówno zwierzęce, jak i ludzkie. W eksperymencie na Cauchiego do zarodków świń wstrzyknięto ludzkie komórki macierzyste, które miały rozwijać się razem z komórkami świni. Wynikiem tego było powstanie organizmów, które były mieszanką DNA zwierzęcego i ludzkiego, jednak ludzka część stanowiła jedynie niewielki procent. Zarodki te rozwijały się przez 28 dni, po czym zostały zniszczone, zgodnie z obowiązującymi regulacjami etycznymi. Badania te spotkały się z mieszanymi reakcjami. Z jednej strony mają ogromny potencjał do ratowania ludzkiego życia, ponieważ mogłyby umożliwić hodowanie organów kompatybilnych genetycznie z pacjentami, co rozwiązałoby problem długich list oczekujących na przeszczep. Z drugiej strony. Istnieje poważna obawa, że takie eksperymenty mogą prowadzić do niekontrolowanego rozwoju ludzkich komórek w organizmach zwierząt, co rodzi pytania o możliwość powstania organizmów częściowo ludzkich pod względem świadomości lub innych cech. Eksperymenty Charlesa Vacanti to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie inżynierii tkankowej, które na zawsze zmieniło podejście do regeneracji ludzkich tkanek. Charles Vacanti, wiodący badacz zajmujący się inżynierią tkankową, zasłynął z przełomowych badań nad tworzeniem struktur biologicznych przy użyciu technologii scaffoldingu, czyli wykorzystania rusztowań z biodegradowalnych materiałów do hodowli nowych tkanek. Eksperyment, który zdobył globalną uwagę, był wynikiem pracy Wakantiego wraz z jego zespołem, w tym jego brata Josefa, eksperta w dziedzinie rekonstrukcji tkankowej. W 1997 roku świat został zaskoczony zdjęciem, które przedstawiało mysz laboratoryjną z czymś co wyglądało na ludzkie ucho rosnące na jej grzbiecie. To wydarzenie natychmiast wywołało falę kontrowersji, a Wakanti stał się celem zarówno uznania, jak i krytyki. Eksperyment polegał na hodowaniu chrząstki w kształcie ludzkiego ucha na grzbiecie myszy za pomocą technologii scaffoldingu. Chrząstka nie była produktem manipulacji genetycznej, jak wielu błędnie sądziło, lecz wynikiem osadzenia komórek chrząstki zwierzęcej na rusztowaniu wykonanym z biodegradowalnego poliglikolowego kwasu który rozpuszczał się w organizmie, pozostawiając za sobą w pełni uformowaną strukturę tkanki. Proces ten był szczególnie istotny, ponieważ tworzenie ludzkiej chrząstki, zwłaszcza w formie tak skomplikowanej jak ludzkie ucho, było jednym z najtrudniejszych zadań dla ówczesnej medycyny rekonstrukcyjnej. Problemem było nie tylko stworzenie odpowiedniej struktury, ale również to, aby organizm nie odrzucał jej jako ciała obcego. Do eksperymentu wykorzystano tzw. Nude Mouse, mysz laboratoryjną, której układ odpornościowy był osłabiony, co eliminowało ryzyko odrzutu przeszczepionej struktury. Myszy te były szeroko stosowane w badaniach biomedycznych, ponieważ umożliwiały naukowcom przetestowanie nowych rozwiązań, które normalnie zostałyby zwalczone przez układ immunologiczny. Na grzbiecie myszy umieszczono rusztowanie w kształcie ucha, a następnie do wnętrza tej struktury wprowadzono komórki chrząstki. Po kilkunastu tygodniach rusztowanie zostało rozpuszczone, a ucho stało się pełnowymiarową strukturą tkankową, zbliżoną do ludzkiego ucha. Co istotne, cała procedura trwała wiele lat, zanim udało się ją w pełni opanować, a ostateczny sukces był efektem niemal dekady prac badawczych. Eksperyment ten nie tylko otworzył nowe możliwości w dziedzinie medycyny rekonstrukcyjnej, ale również stał się symbolem postępującej rewolucji technologicznej w biologii. Jednocześnie wywołał ogromne kontrowersje. Zdjęcie myszy z uchem obiegło media na całym świecie, a wielu ludzi, nie rozumiejąc pełnych szczegółów eksperymentu, zaczęło wyrażać obawy dotyczące etyki takich badań. Krytycy twierdzili, że Vacanti bawi się w Boga i że jego badania mogą prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji, zwłaszcza w kontekście manipulacji genetycznych. Jednak Vacanti wielokrotnie wyjaśniał, że eksperyment nie miał nic wspólnego z modyfikacjami genetycznymi. A polegał na zaawansowanej inżynierii tkankowej, której celem było rozwiązanie problemu medycznego rekonstrukcji ludzkiej chrząstki. Eksperymenty z chimerami to kontrowersyjna i złożona gałęź współczesnej nauki. Eksperymenty polegają na łączeniu genetycznie odmiennych komórek z różnych organizmów w celu stworzenia jednego wspólnego organizmu. Proces ten pozwala badaczom na uzyskanie niezwykle cennych informacji dotyczących rozwoju embrionalnego, mechanizmów genetycznych oraz potencjalnych nowych terapii medycznych. Współczesne eksperymenty nad chimerami sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to zaczęto pierwsze próby łączenia embrionów różnych gatunków, takich jak myszy i szczury. Eksperymenty te miały na celu zrozumienie podstawowych procesów biologicznych oraz umożliwiły badania nad różnymi schorzeniami, które dotychczas były trudne do przeprowadzenia na standardowych modelach zwierzęcych. Jednym z pionierów w tej dziedzinie była Nicole Martel-Édouarin, która w swoich badaniach łączyła zarodki przepiórek i kurczaków, aby badać, jak komórki migrują i komunikują się podczas rozwoju embrionalnego. Jej badania wykazały, że komórki z różnych gatunków mogą współistnieć i wspólnie tworzyć nowe struktury, co otworzyło drzwi do dalszych eksperymentów na innych organizmach. Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów chimer w naturze są tak zwane chimery owiec i kus, które, pomimo niemożliwości naturalnego krzyżowania się, były sztucznie tworzone w laboratoriach. Naukowcy przeprowadzali zabiegi na bardzo wczesnych etapach rozwoju embrionów, usuwając zewnętrzną warstwę ochronną, co umożliwiało fuzję dwóch różnych embrionów. W ten sposób uzyskiwano organizmy, które wykazywały cechy zarówno kus, jak i owiec, co pozwalało na dokładne badanie rozwoju tkanek i organów. Jednak współczesne eksperymenty nad chimerami stały się jeszcze bardziej zaawansowane, sięgając aż po możliwość łączenia ludzkich komórek z komórkami zwierzęcymi. W jednym z takich badań wprowadzono ludzkie komórki do zarodków małp, co wywołało ogromne kontrowersje etyczne. Celem tych eksperymentów było badanie możliwości hodowania ludzkich organów wewnątrz zwierząt, co mogłoby w przyszłości pozwolić na rozwiązanie problemu braku narządów do przeszczepów. Niemniej jednak tego typu eksperymenty rodzą pytania o moralne granice nauki oraz o to, gdzie kończy się człowiek, a zaczyna zwierzę. Pomimo wielu sukcesów, większość tych chimer nie przeżywa długo. Na przykład w badaniu nad chimerami małpy i człowieka, ze 132 zarodków, większość przetrwała jedynie kilka dni, a tylko trzy dożyły 19 dnia rozwoju. Te trudności techniczne pokazują, że nauka jest dopiero na wczesnym etapie w pełnym wykorzystaniu potencjału chimer. Niemniej jednak, badania nad chimerami wciąż posuwają się naprzód, otwierając nowe możliwości w takich dziedzinach jak medycyna regeneracyjna, badania nad nowotworami czy nawet leczenie chorób neurodegeneracyjnych. Chociaż chimery wciąż pozostają w sferze badań laboratoryjnych, ich potencjalne zastosowania mogą zrewolucjonizować medycynę. Jednak każda nowa metoda budzi liczne kontrowersje, w tym te związane z prawami zwierząt i zagrożeniami dla natury.